I'm a motherfucking bitch. I'm a motherfucking bitch. O, bo to się zawinęło. Michał, jaki ty jesteś delikatny, jak do takiego wielkiego chłopa. Tego takiego wielkiego tyłka? Równo? Równo. Porusza się, to i tak będzie się zmieniać. No, dokładnie. Zrób salto. No, także wiesz, dzisiaj pływa, jest dobrze. Tylko wiesz, nie każ mi dużo krzyczeć, żebyś się śmiechał i mnie gardło jednak trochę boli, więc wiesz. Ja mogę drać ryja. Masz się uśmiechać. To ty będziesz, Michał, kręcił, a ja się będę darł. Dar się. No, ja się drę po prostu. Daraj się. Tak, nie ma problemu. A ja. Może opowiesz teraz, co robiłaś rano, bo robi się nie kręciliśmy. Rano, tak. Wstałam o 6. Właśnie, tak w ogóle. Właściwie to 5:30. Witamy w trzeciej części vloga, który rozpocznie Natalia. Niedziela. Siemano. Czekajcie, jeszcze raz. Siemano wszystkim. Wstaliśmy, to znaczy właściwie ja wstałam o godzinie 5:30, zmyłam cały ten podkład, który wczoraj nakładaliśmy. No i właściwie tyle, co zrobiłam od godziny 5:30. Zjadłam jeszcze 2 wafle, jeden z masłem, jeden z dżemem orzechowym, takie małe ładowanie. Następnie obudziłam Michasia o godzinie 6:00. I co później? No zaczął mnie malować. Pomalował mnie. Powiedz, o której poszłaś spać. Myślałem, że powiesz denerwować. A, to już. Powiedz, o której poszłaś spać w ogóle. Ile spałaś? No spałam około 4 godzin, no bo niestety zakładanie farfocli i papilotów dużo dłużej mi zajęło niż myślałam, więc właściwie do godziny 0:30 zakładałam te papiloty. No i jak ja mam się tu zgubić? Naprawdę będziesz w tym spała? No. Przejebane. Ale myślę, że efekt jest, powiedzmy, powalający. Także wszystko ok. Później po malowaniu i brązowieniu zaczęłam nakładać makijaż, czyli tapata na moldę. I wiecie, zrobiłam z siebie kobietę. Takie tam, wiecie. No, następnie zrobiłam włosy. Ubrałam się. No i teraz już mogę startować. Trzymajcie kciuki. Drawn into the backdrop here, you could fade away. A bright lights on a starless night, been a hole in the dying day. Looking at life through a loaded gun, take your best shot, aim it at the sun. Looking at life through a loaded gun, you know you'll find yourself, you'll find yourself alone. You'll find yourself, you'll find yourself alone. You'll find yourself, you'll find yourself alone. You'll find yourself, you'll find yourself. Wiecie, 60. 264, 265. Podstawa w przodu. Prawo zwrot. Prawo zwrot. Prawo zwrot. Prawo zwrot. 260, 261, 263, 264 i 265. Wszystkie osoby wyczytane były tam. Dostałam już opiekę od Michasia, ale... Dlaczego? Myślę, że będzie dobrze. Co źle zrobiłaś? Nie uśmiechałam się na końcu. Zostały ci właśnie dlatego musi do Michaś próby. No przyznaj się. Co? Nie uśmiechałaś się dlatego? Dlaczego się nie uśmiechałaś? Zapomniałaś? Nie, bo po prostu już mi tak było sucho w ustach, że wiesz co, już mi się tak wargi skleiły, że ich nie umiałam kupować. I one tak tylko... Kurwa, jak walka po prostu. Jak w ogóle oceniasz swoją drugą połówkę na scenie? Poza tym, że się nie uśmiechała, jak wiemy. Jak co? Że się nie uśmiechała już teraz. Znaczy, no, ona się uśmiechała, tylko pod koniec zrobiła tą podkówkę, bo mówisz, tak miała sucho w ustach. No. Było ciężko, dlatego masz pić teraz. Wypalę wodę, bo to mi gazuje i po prostu czuję, że brzuch mi gośnie. Żelki zjedz. Co to tyle trwało? Skarpetki się zaplątały. Nie zostawiajcie mnie w tym miejscu na tak długo, bo mi oczy krwawią od niezamykania. Zmiana kluczyków. Backstage. Ciąg dalszy. Buła. Kulturyści, kurwa, bułki. Nie ma nic dziwnego, że niedowaga. Ser żółty, szyneczka, grubo posmarowane masłorem, a nie dżemorem. Miejsce trzecie zajęła zawodniczka z numerem 259 Natalia Koniak, Olica Brzez. uśmiech na twarzy Natalii jak czwarty po szóstym. No nie, to było w trzecim uczycie. Gratuluję. I uczycie! Nic nie mów, bo to leci live, także wiesz. Ja dużo miękka, dlatego nie piększe, ale... Pokaż biceps. Zobaczcie to. Masz plecy. Mięśnie brzucha już. Mięśnie brzucha już. Szymon, no ja nie chcę nic mówić, ale podopieczna Michała zajęła trzecie miejsce, a twój podopieczny nie. No właśnie, dlaczego? Całe zgrane. Nie wiem. Po prostu ona jest ładniejsza, dlatego. Chyba cycki. A ty jeszcze musisz trochę popracować. Trzymaj. Czekaj, wypram. No ja tutaj. Zapytamy, czy mi czegoś nie wyszło jeszcze. Chciałam na kostki, ale stwierdziłam, że my będziemy po paskach grać. Co na połamać ją. Ale stwierdziłam, że my i tak pewnie po paskach będziemy grali, więc... Ja sobie tak, to dwie kosteczki. Co? Właściwie to są lody i coś ciepłego zjadło. A patrzyliście tam coś... McDonalda. Masz miś. Ja sobie dwie kostki. Tak? Idę. Pewnie, opychajcie się. My ludzie fitnessu nie jemy takich. Ej, ale to jest lepsza niż ta mała, no nie? Bo tam ma łama kawałki, a ta ma całe Oreo.